Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie, tak jak zazwyczaj, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. Będziecie na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję lub kupuję. Witam w kolejną sobotę, czyli to w sobotę rano, czyli oznacza to, że prezentuję to, co w ostatnim tygodniu udało mi się wypożyczyć. Tym razem jest troszeczkę mniej. Stwierdziłem, że nie będę, że troszeczkę trzeba zwolnić. Mam jeszcze sporo zaległych rzeczy do przeczytania, ale mamy tutaj trzecie tomy dwóch serii: Luka i Giganci. Bardzo jestem ciekawy szczególnie serii Luka, bo jak pamiętam, poprzedni tom zakończył się w takim zawieszeniu i jest zapowiedź też tomu czwartego, czyli Nadzieja u skrzydła. Bo tu zaczęło się od tego, że było wejście na mecz, ale nie chcę za dużo oglądać, bo chcę samemu się przekonać, bo jestem naprawdę ciekawy, jak to się potoczy, bo poprzedni tom był w takim zawieszeniu, że nasz główny bohater zaczynał mecz, na którym bardzo zależało. On był chyba jakiś decydujący o przyszłości drużyny, z tego co pamiętam. I został pozbawiony wsparcia, bo ten jego duchowy przyjaciel nagle uwolnił się i po prostu poszedł gdzie indziej, bo też miał swoje, nazwijmy to, marzenia, pragnienia. I bardzo jestem ciekawy, czy mu się udało. Drugą serią, która jest, to jest Giganci, Bora i Lep. To jest o tych wielkich stworach. Z tego co pamiętam, to się pojawiało. Każdy odcinek był chyba o nowych postaciach. Ale nie ma tutaj. O, tu są wskazanie. Była Erin. Ojejku. Siegfried. A czwórką będzie. Nie złapie kamera. Pewnie znowu jakiś Gelson. A, czyli jakieś trudne do wymówienia. To jest dosyć zakręcona historia, taka fantasy, można powiedzieć. Pojawiają się jakieś gigantyczne stwory i niektórzy ludzie mają z nimi łączność. Bardzo jestem ciekawy, co dalej. To są dwie rzeczy. Ten Luka mnie bardzo intryguje. Oraz pewnego rodzaju nowość biblioteczna, czyli czarodzieje i ich dzieje. Pierwszy tom oraz Czarodzieje i gdzie tom drugi. Też wydawany przez Egmont. Bardzo niestandardowy format. Taki mniejszy, no jak sobie zobaczcie. To jest klasyczna A4, a tu mamy, tak można powiedzieć, dwa tomy zajmują tyle miejsca co jeden. Grube tomy, twarda okładka. Jakieś 400 stron. Klasyczne, bardzo mnie ciekawi, jak to jest. Słyszałem sporo dobrego o tej serii, więc z chęcią się zapoznam. I tutaj mamy. Tak, to wygląda też. A, czyli na drugiej jest tą grubszy. Dobra. Komiksy te wypożyczyłem wszystkie. Wszystkie te komiksy wypożyczyłem w Księżnicy Beskidzkiej. W sekcji dla dzieci przy ulicy Słowackiego. Napiszcie mi w komentarzu, czy które z tych serii, które wy znacie, interesujecie się. Ja bardzo jestem ciekawy, tutaj ten Luka, bo naprawdę jestem ciekawy, jak się skończy ten mecz, bo w takim momencie przerwano. Natomiast tutaj to są rzeczy, których nie znam, tych czarodziejów. Giganci byli ok, Luka był lepszy, a czarodzieje ich dzieje. No właśnie, o tym słyszałem dużo dobrego. Z chęcią się samemu przekonam. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.